skromnie i symbolicznie, bo myślę, że będzie tutaj wiele innych wydarzeń na scenie, ale chcemy troszkę i rozrywki, i klasyki, i troszeczkę Beethovena, i troszeczkę folku, także w takim miniaturowym koncercie na pewno będzie czego posłuchać. Chór zaprezentował kilka utworów autorstwa m.in. Orlanda di Lasso oraz Ludwika van Beethovena. Pilska Halka powstała 3 sierpnia 1917 roku jako Towarzystwo Śpiewu i miało 46 chórzystów. Współzałożycielami byli ksiądz Zygmunt Dekier, nauczyciel w zakładzie głuchoniemych Józef Bocheński, urzędnik kasy chorych Józef Budnowski, dwaj robotnicy z zakładów lotniczych Albatros Stefan Jasielski i Aleksander Banach, restaurator Teofil Drozdowski oraz sekretarz sądowy Czesław Czekański. Pierwszym dyrygentem został Stefan Jasielski z Chodzieży. Obecnie w chórze występuje około 25 osób. Jak podkreśla dyrygent zespołu, do Halki w każdej chwili mogą dołączyć kolejni chętni śpiewacy. W repertuarze chóru znajduje się wiele pieśni o różnorakim charakterze: kościelnych, patriotycznych, kolędowych, biesiadnych czy rozrywkowych.